Moje łóżeczko już na mnie czeka. Widok z okna jest niesamowity. Pierwszy dzień pobytu. Jestem ciekawa, co wydarzy się jutro. Dotarłam do górzystej Chorwacji i tu odbędę swoje wakacje. Pokażę Wam, jak można je spędzić fit, nie pomijając tym wszystkich innych atrakcji wypoczynku, leżenia. Na pewno nie zamierzam się nudzić, ale zamierzam też wypocząć. Dlatego uwierzcie mi, trochę aktywności wprowadzonej to dobre samopoczucie, ale nie strata czasu. Ja z wielkim zapałem, motywacją będę biegać w Chorwacji. Mam górki, podbiegi. Słuchajcie, wszędzie, gdzie nie wyszłam, mocna ulica, bez poboczy, niebezpieczna, dużo zakrętów. Załamałam się. Biegnę w inną stronę, to samo. Załamałam się. Szukam dalej. Każda inna dróżka osiąga maksymalnie 300 metrów. Aż tu nagle jest. Znalazłam piękną drogę, niechodliwą, mało osób nią przemierza, jeżeli już to raczej pieszo, rowerem. Świetnie. Zobaczymy, ile będziemy na dystansu. Słuchajcie, ale Chorwacy są takie górki olbrzymie, że naprawdę jest gdzie biegać, a wręcz jest aż za ciężko. Ale moje poślady będą miały to na korzyść. Szybki posiłeczek i ruszamy w teren. Baksiuniu, szukasz cienia, kochanie. Dzień kończy wspaniałym zachodem słońca. Pora spać. No nie powiem. Do kawy obowiązkowa była czekolada. Wreszcie kolacja.
Najczęściej jadłam tu świeże warzywa, razowy chlebek, no i oczywiście mięsko i jajeczko. Jutro od rana planuję plażę oraz zwiedzanie miasta, więc bieganie odpuszczam. Kolejnym celem podróży była Wyspa Brać. To właśnie na niej znajduje się miasto Bol, gdzie mogłam obejrzeć ten słynny cypel, który robi duże wrażenie. Na szczęście nawet na statku było fit jedzenie. Wędzona ryba i kapustka. Świetnie. I to coś dla mnie. Statek już czeka, więc pora wracać. Ale to jeszcze nie koniec dnia.
tędy. Miałam biec tędy, ale wchody się kamienie zawalają. Chyba na pewno. Nawet widać, że urwana. Okej, wracam tunelem. Boże, ale pięknie. Trochę przerażająco, powiem wam. Fajnie, ale przerażająco. Gdybym nie biegała, w życiu bym to nie była. Jest po prostu mega. Tak, kamera na zwierciadle, tak jak to wygląda na żywo. To jest bardzo odważny. A przed nim jeszcze kawałek góry. Szok. Zaraz idą. To jeszcze trochę zwiedzenia autem. Dzień będzie udany. Zachody słońca naprawdę w Chorwacji zachwycają. Dziękujemy. Kalmarki, sałatka. A to kolejny dzień mojego pobytu. Dziś zdecydowanie na śniadanie zaszalałem. Ten na plaży w samotności. Oczywiście z taśmami od Fidzon. Wszystko jedno z Krakowa moja? Moda na ćwiczenia, Nikola. Nowa moda. Można, można. Aktywnie od razu opalanko razem z cieniami. I jak tu się oprzeć takim smakołyką? Jak zwykle. Musiałam spróbować. Będąc na południu, dla mnie kluczowe jest spróbowanie owoców morza. Wiem, że nie wszyscy lubią, ale one są naprawdę zdrowe. Co widzę? Nie było? Czy jak nie upadł? Największe. Woo! Everybody in the world likes chocolate. We love it. Oh, it makes you happy. Yeah, it gets you sexy. It makes
Było super, choć mało fit. Zbyt dużo kusiłomy przekąsek. Ale było naprawdę fajnie. Za to dużo aktywności. Bo te podbiegi mnie zrujnowały. To by było na tyle. Kończę pakowanie, kaweczka. Idę tam. A to góra, którą musiałam pokonywać prawie codziennie. Wejść na miasto lub do sklepu. Może nie wygląda, ale jest bardzo stromo. A tu trzeba jechać. A mój syneczek smacznie śpi. Pan tylko mała, z myślanymi oczkami. Księżniczka też śpi. Trochę większa pątka. A tu widać strop jako balkonu. Te świerszcze. To dzisiaj wyjeżdżamy, jak się Niekusia czujesz? Dobra. Będziesz tęskniła? Nie. No właśnie, Państwo. Będziesz byczała. Mamo, chcę być na tym balkonie z widokiem. Chcę kąpać się w tym gorącym basenie. Do zobaczenia za rok na kolejnych wakacjach. Pokażcie tatuaże, jakie macie pamiątkowe. Jest wróżka i panda z maślanymi oczkami skakająca z góry. Babeczko, babeczko pani, kto tęsknił za panią?